be a laser versus dark, and our next upcoming quarterfinal match will be a Terran versus Terran. Our first player has had three top four finishes this year, and at his first WCS Global Finals, he is hoping to take it all the way. His opponent is a recent GSL champion, and he became one without a team, becoming the first pro gamer in the history of StarCraft to do so. Please welcome on stage, it's TY and Byun! Czy ty to, Michał, widziałeś? No, powiem że bardzo, bardzo interesujące przywitanie muszę powiedzieć. Takie bym powiedział, że... Hello, guys! Hello, mamo, jestem tutaj. To było coś w tym stylu, nie? W ogóle Byun trochę wyglądał, jakby się dopiero obudził, nie? Nie. To było takie... To podanie ręki. To było takie, Jezu, muszę grać turniej. Ten typ, wiesz jak on wyglądał? On wyglądał jak Rich Pernell z Marsjanina. To był on. Także pięknie, naprawdę, fantastyczna, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, no prezencja. Taki, wiesz, na luzaku, nie? Na absolutnym luzaku. Tutaj widzę, że jakieś linki networksowe. Najbardziej tak mi się podobało takie, ej, ziom, podajemy sobie ręce. Nie wiem, może jeszcze postoimy chwilkę. Dobra, to może teraz? Nie, jeszcze nie. Teraz? I tak po prostu to wyglądało. No dobra, podajmy już, idziemy grać. Tak. No beautiful po prostu, bez komentarza, nie, na temat tego, co się tutaj wydarzyło. Ale dalej liczę na Byuna, myślę, że da radę. Moi drodzy, także zobaczymy za chwileczkę. Wygląda na to, że pierwsza gra przed nami. Fantastyczny puchar StarCrafta. Zobaczymy, to on jest, wygląda mniej więcej chyba tak samo. Zobaczymy, kto będzie w stanie go podnieść oczywiście, bo waży też swoje. Z tego co wiem. Pierwsza gra przed nami. Mapą będzie Frozen Temple, jeśli dobrze widzę, tak? Czy się mylę? No, tak, wygląda na Frozen Temple. Wygląda na Frozen Temple, moi drodzy. Także prawy dolny róg. Grający jako niebieski Terranin, właśnie w tym momencie zbliżamy się do jego command centra. Jest to były zawodnik KT Rollster, TY! No, jego przeciwnikiem w górnym lewym rogu zawodnik, który jest uznawany jako armia, mimo że jest sam, jedyny, jak palec, ale jednak z ogromnymi pokładami umiejętności, jest to Byun. Fantastyczni zawodnicy, naprawdę, no naprawdę po prostu już totalna elita, można by tak powiedzieć, chociaż powiem szczerze, że tutaj mogłoby się pokazać naprawdę, tu by się mogło pokazać naprawdę dużo innych zawodników, no ale fakt tego, że akurat znajdują się tutaj ci, dowodzi temu, jak ciężko pracowali cały rok, bo pamiętajcie, że to nie jest tylko jakieś tam kwalifikacje i lecimy Coco Jumbo z tematem, prawda? Tutaj trzeba naprawdę cały rok pracować po to, żeby zdobywać punkty, żeby być w stanie dostać się na bliską, bo to nie jest tak, że zagrasz sobie gdzieś tam, będziesz miał top 4, prawda, zwycięstwo, o, okej, jadę na blisko, no ale jestem dobry. Nie. Turniejów było mnóstwo, było ogromnej, mieliśmy ogromnej możliwości tak naprawdę zdobywania punktów. Mam wrażenie, że większe niż w zeszłym roku, nie? Czy się mylę? Tak, było więcej, jak na mój gust też. No ale wiadomo, trzeba by to wszystko wyliczyć, ale na pewno możliwości, szanse dostania się na bliskona są o wiele większe dla Neokoreańczyków, no i dlatego też wielu z nich bardzo ostro trenowało przez cały rok, no i dlatego mamy Inercia i Showtime'a i wielu innych Neokoreańczyków, którzy się pojawili na evencie. No ale zobacz, jak ładnie teraz Reaperem zagrał Byun. Tak, zauważył, tak. To w ogóle to musiał dobiec, musiał się jakoś założyć, że tam ta SCV-ka będzie. No nieźle, dobry zmysł Byuna na samym początku. Mm-hmm. I obydwaj zawodnicy z ekspansjami, ale też by w miarę bezpiecznie zagrali, no bo ich Heliony i Reapery się pojawiły. Oczywiście to jest przeciwko jakimś tam potencjalnym Reaperom ze strony naszego przeciwnika, które ktoś by tutaj mógł zagrać w bardzo dużej liczbie. No, Byun wyjeżdża, ale czy to jest dobry pomysł? Teraz tak, się może nadziać. No, man, powiedzmy Reapera kontra Marina, chociaż... prawda? To jest taka delikatna różnica w... O, ale bokiem podjechał, no Helion tankuje obrażenia, on akurat nie jest w stanie się uleczyć. Z drugiej strony można by go reperować, tylko trzeba wrócić się do bazy, to jest ten minus. Także zaraz zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Helion nie wraca do bazy, będzie także dostępny już drugi.
No i Bian próbuje być agresywny, zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj cokolwiek osiągnąć, bo tak jak powiedziałeś, no TY jest przygotowany na to wszystko bardzo ładnie, ma też swoje dwa heliony, czeka na przeciwnika, tam ten jeden Marine chyba gdzieś zniknął z tego co widzę, ale atak do, i tutaj akurat całkiem ciekawa sytuacja, TY dopiero teraz się cofa, pozycja całkiem nie najgorsza tutaj trzeba przyznać, bo tu wygląda na to, że będzie po prostu zużywał te jednostki po to tylko, żeby zadać obrażenia, zaraz zobaczymy dokładnie jak duże one zostaną zadane, bo to chyba tyle na ten temat, także nawet okej, dwa SCV. Nie. I chyba nawet nie, on chyba zabił jednego Heliona, tak? Więc tak. To słabo to wyszło, słabo. Nie było to takie idealne ze strony Biana, ale też złe według mnie nie, z tego względu, że teraz nawet jeżeli TY zrobi jakiś kontratak, to w zasadzie już Bian będzie posiadać na to, a przynajmniej powinien na to wszystko posiadać. No tak, no ma czołg, no. Na czołg to takie jednostki jak Heliony czy Reapery nie zrobią praktycznie nic. No jedyne co może zrobić TY to wskoczyć Reaperami, o właśnie, do głównej bazy, no i tutaj może jakoś zaharasować. No Bian agresywnie, Bian z ogromną inicjatywą teraz, no i będzie jeszcze chyba próbował się zdropować, dokładnie tak. No, właśnie. Sam sobie granat rzucił pod nogi tutaj TY, ale no mimo wszystko obrażenia zadaje dosyć konkretne. Zauważmy, że w zasadzie, chociaż z drugiej strony w zasadzie chyba nie zginął jak na razie żaden SCV. Tak, jeden Reaper pada. W końcu tam coś się zaczyna dziać, chociaż TY chyba... Wow. Znaczy nie wiem, czy on do końca tego nie widzi. W końcu zostało wszystko pewnie... No chyba nawet żaden SCV nie padł, albo padł tylko jeden. Będzie mikrował oczywiście te swoje mariny. Bian całkiem ładnie mu to wychodzi. Zaatakował jednego Siege Tanka, ostatecznie atakuje także Medivaca i to jest ten ogromny problem, bo nie zostanie on zestrzelony. Ależ uratował! Ale nie, jednak nie. Te mikro było naprawdę przepotężne. Ostatecznie obydwaj zawodnicy mają porównywalne straty, bo jeden i drugi stracił czołg, ale jeszcze ten cyklon padł. Nie, to było idealne mikro i z jednej i z drugiej strony. No może troszeczkę szybciej Bian mógł tam odlatywać Medivaciem od cyklona, ale naprawdę bardzo dobra gra obydwu zawodników. Niemniej jednak, to praktycznie jest ten sam etap jakby rozwinięcia się, ale też zauważ w ogóle jak bardzo podobnie oni zagrywają, no bo i tu trzecia baza, i tu trzecia baza. Tak. To samo. Jak najbardziej. Bian tymczasem wyskakuje jednym cyklonem i to tyle. Kilka rakiet zostało odpalonych. No i to w zasadzie końcówka. Ale wiesz, też zawodnicy potracili troszeczkę. Gra nam się uspokaja. Ja myślę, że obaj czują, że skoro tutaj stracony Siege Tank, no to nie będziesz mnie atakował i ta trzecia baza od razu się pojawia. To jest myślę, że bardzo fajne myślenie w kwestii tego, jakby co ja straciłem i co ty straciłeś. Wikingi w drodze, Siege Tanków oczywiście troszeczkę już się zaczyna pojawiać, no i te Wikingi myślę, że mogą być tutaj też dosyć ważne, chociaż duża różnica to TY nie ma reaktora na swoim starporcie, ale tutaj następuje atak, co ciekawe, Siege Tank Biana w ogóle nie może go podnieść tak naprawdę w tym momencie. Bian, TY ma fantastyczną pozycję, on jest o wiele bardziej mobilny w tym momencie. Tak, może oczywiście swój czołg przestawiać tutaj bardzo dobrze. No o, tak, jeszcze CV... ja myślałem, że to jest cyklon TY, a tutaj Bian po prostu przejechał tym cyklonem, jakby był u siebie, trzecia baza anulowana, to jest bardzo duża strata na niekorzyść Biana, no ale ma teraz przewagę chociaż w powietrzu, no ale jednak armia wygląda nieciekawie, no ekonomia również mocno oberwała, no Bian z problemami, ale kto wie, on jest w stanie oczywiście jakieś comebacki wykonywać, ale no ciężko mi tutaj też mówić o tym, że TY mając przewagę będzie ją tutaj wypuszczać z rąk, bo widzieliśmy te pojedynki na Nercia, kiedy to posiadał. No jeżeli on posiada inicjatywę, jeżeli posiada lekką przewagę, to potem cały czas napiera, on nie daje za bardzo oddechów i kiedy jest w ogóle jakakolwiek szansa dawać obrażenia, on już je zadaje. I co prawda teraz się wycofał, ale już wysyła jakieś Marinesy zapoznawcze, żeby się właśnie tutaj rozeznać, jak to na tej mapie wygląda. Czy może Bian gdzieś nie schował bazy, może jakieś Heliony wysłał na obieg, albo biegnie Marinesami, czy jakimś Medivaciem innym leci. Także póki co dobra kontrola gry, jeżeli chodzi o TY, no i już na pewno przewagę posiada. Pytanie, co w tym wszystkim zrobi Bian, czy... jakiś taki podniebny haras. Tak. Ma 4 Wikingi, więc będzie mógł ostrzeliwać na przykład Wikingi swojego przeciwnika, a także odpędzać Medivaci. Z tym, że no tu są też 4 Wikingi, to raz, a dwa, to są 3 Siege, także ja bym powiedział, że raczej tutaj aż tak... Chociaż wiesz, próbuję tutaj zahrażać troszeczkę bardzo ładnie uratowany jeden z tych Siege Tanków, ale 2 Wikingi na jednego wymienione, to było nawet całkiem najgorsze, trzeba przyznać, do tego, że będzie atakował drugiego Siege Tanka, tutaj oczywiście spokojnie będzie go w stanie według mnie TY uratować, także Siege są atakowane przez Mariny, z tym, że tutaj no, wymienił 4 Wikingi na 2. Zobacz, że TY stracił 4 Wikingi, pomimo tego, że miał Mariny do pomocy. Także tak, to jest akurat dosyć duże. Padł.
Wydaje mi się, że jeszcze jeden mógł strzelić tutaj, Bianek by odrobinę lepiej zamikrował, ale jest ciężko mikrować wszystkimi jednostkami perfekcyjnie, nawet jeżeli jest się zawodnikiem takiego kalibru. Także no Bian robi póki co całkiem niezłe zagrywki, no ale czy to właśnie spowoduje, żeby jakoś tutaj troszeczkę powróci? No cały czas TY ma o wiele lepszą ekonomię, 9 SCV więcej i też widzę, że prawą stroną dokładnie, prawą stroną mapy wylatuje drop od niebieskiego Terrana, mała batalia na środku. No nie, nie, panie TY, czemu tutaj ta batalia ma miejsce? No właśnie. Ditch tanki, no tutaj myślę, że spokojnie da radę sobie to ogarnąć TY, dokładnie tak, według mnie to nie jest taka dobra pozycja dla... Ale zestrzelimy diwaka, no to już jest naprawdę super. To jest tak naprawdę, te siege nie mają za bardzo możliwości poruszania się i to jest ogromna przewaga Biana. Ze względu na to, że TY nie ma takich... Nie może po prostu sobie przelatywać tymi siege tankami, nie może reagować na to, że przesadza je Bian. I to jest akurat bardzo, ale to bardzo dużo. Z drugiej strony próba desantu, no tutaj z jednej strony rzeczywiście udana, bo jakieś tam SCV padły, ale z drugiej jest tam także siege tank. Do tego jeszcze kolejny medivac jest atakowany. Także Bian naprawdę... Miałem wrażenie, że ale... Bian po tych atakach będzie tak słabo to wyglądało, ale on całkiem ostro ciśnie, ale właśnie tak jak powiedziałeś, TY kontratakuje i... I to jest idealna decyzja w jego wykonaniu, bo nie dość, że Bian musiał zostawić jeden czołg do obrony swojej głównej bazy, czy to jest naturalne przed tymi desantami, to teraz trzecia baza jest totalnie odsłonięta, totalnie goła, golutka. No znowu ten drop został odparty, ale myślę, że w tym momencie TY bez problemu tutaj powinien... Się podobrze powinieneś, chociaż trzeba by na pewno z tyłu uczcić tanki, no będzie to dość bliskie. TY, nie dam rady, nie dam rady TY tutaj zrobić praktycznie nic. Trochę SCV-ek może padło, ale to... Wow, okej, Bian tutaj już duże wrażenie na mnie wywiera, bo z sytuacji nieciekawej wyszedł na... No, może nie prowadzenie od razu, ale myślę, że już gra jest w miarę wyrównana. No i te 2-2 robi, te 2-2, a czy je robi głównie... TY? Tak, nie, robi Bian, TY nie robi upgrade'ów. Nie widziałem, żeby robił upgrade'y za 2, pomimo tego, że stoją to... Zresztą nawet tutaj obserwator nam to też zauważył, że jest armory, ale nie ma plus za 2. Minus taki Biana to jest to, że ma dużo mniej workerów, bez 59 na 72. No ale armia jest troszeczkę większa, upgrade'y będą dużo lepsze. W TVT tak naprawdę, jeśli chodzi o wszystkie jednostki, które zadają szybko małe ilości obrażeń, to upgrade'y są super ważne. W walce oczywiście ta jednostka kontra ta sama jednostka. Na przykład zerlingi kontra zerlingi, mariny kontra mariny, to jest wszystko super ważne. Tymczasem kolejny atak, do jakiego marynów wyskakuje do przodu. Z SCV został zniszczony, ten, który budował... O, jeszcze tego medivaca zestrzelił, ten, który... O, wow, to jest piękne, to jest naprawdę wirtuozeria w tym momencie ze strony obu teraz. I powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego TVT. Ludzie mówią, że TVT potrafi być nudne, bo siege tanki będą się przesuwać, ale zobaczcie, jaki to ma wpływ na rozgrywkę. Tym, że... O, jeszcze do tego dwie rafinerie zostaną zniszczone, to jest mocne ograniczenie wydobycia gazowego. Tak, i tym samym będzie mniej wikingów, mniej czołgów, no ale teraz akurat Bian zostanie odepchnięty, ale czy... No jednak wlatuje sobie po prostu do głównej bazy swojego przeciwnika Bian. Tutaj oczywiście też jest wydobycie, które można by zaatakować, no ale manewr jest oczywiście dość ryzykowny, no bo gdyby tutaj TY miał jakieś swoje wikingi, to wszystko zostałoby łatwo poczyszczone. No tak jest, ale myślę, że Bian tutaj już bez dużego błędu. Dwa czołgi cały czas otrzymane przy życiu, czwarta baza ze strony niebieskiego terana zajęta o wiele szybciej. Nie wiem, czy Bian w ogóle ją nawet zbudował, ale właśnie te ulepszenia, one są o wiele szybsze dla Biana i jak tutaj dojdzie do jakichś wymian z udziałem Marinesów, to zdecydowanie Bian powinien taką bitwę wygrać. No, chyba, że TY będzie mieć więcej czołgów, ale no to się okaże. Armia jest mniej więcej równa, jeśli chodzi o liczby. No tutaj siege tanków jest po 5, troszeczkę może mniej Marinów posiada Bian, ale buduje ich także troszeczkę. No i kwestia też tego typu, że ma więcej medivaków, no i jego upgrade'y są 2-2 kontra 1. To daje mu przepotężną przewagę w tym momencie. O nie! Okej, dobrze zareagował. Ale teraz większe. To jest fantastyczna pozycja, fatalna taka będę troszeczkę dla Biana, no bo on to znaczy dla TY'a przecież bardzo, on niby wystawił te siege tanki, ale jest troszeczkę odcięty od swojego naturala. Oj, dokładnie. groźnie. Teraz oczywiście Bian tutaj będzie się przesuwać, w okolicę ulepszeń. Anuluje. Jeśli anuluje upgrade'y, TY o tym wie, że on nie może po prostu stracić tych upgrade'ów. To jest super ważne, ale Bian się wycofa. Chociaż ostro się dosyć tanka, to było dosyć słabe. Medivaki traci też, atakuje czwartą bazę, ale. Bian jest zdecydowanie tutaj lepszy, szybszy i zwinniejszy. Jednak to on tutaj dość ładnie dominuje, no ale jednak jest zawodnikiem, który musi troszeczkę jeszcze pouciekać. Czwarta baza TY'a. Już oczywiście się nic tutaj nie dzieje. Dziwne, że Bian może jakoś szybciej spróbować wbić do trzeciej. Jest przyspieszenie. Poobijane, mocno. Musi uważać na te medivaki Bian, bo TY naprawdę ta obrona wygląda fantastycznie. Tutaj Bian też popełnił jeden albo dwa małe potknięcia i TY je wykorzystuje. Zauważ, że TY po prostu jest bezlitosny w wykorzystywaniu tych małych błędów, prawda? To tutaj nie ma miejsca tak naprawdę na pomyłkę, bo TY po prostu, on złapie cię w pierwszej nadarzającej się okazji i skręci ci kark. TY w tym momencie wygląda po prostu jak
jak takie babcie, co czekają na promocję w Kauflandzie, wiesz? Wiesz, że nastąpi pospolite mocherowe ruszenie i w tym momencie musisz się pilnować. I to w tym momencie jest TY. Tak. Także trzeba uważać, bo to jest mimo wszystko mniej więcej równa armia i TY jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, chociaż Bian robi plus 3 na atak, więc i tak będzie miał delikatną przewagę upgrade'ową za chwileczkę. Goni go! No i dogonił troszeczkę tych Marinesów. TY cały czas się sposobi do jakiegoś natarcia. Obydwaj zawodnicy powoli budują też sensor towery, żeby mieć świadomość tego, gdzie nasz przeciwnik przechodzi. No i teraz właśnie kolejne natarcie ze strony TY, ale wszystko zauważam. Marines Biana dobrze wypozycjonowany. No właśnie, ale co to teraz nie rozjuszyło Biana do tego, żeby mocno skontratykować środki mapy? No przodu tutaj, jak tylko się da. 400 stanki, no nie, chyba to teraz ostudziło jego zapał, no i będzie wymiana jednej, może dwóch baz, kontra też jedna, dwie bazy. No, no ciekawy scenariusz, ale jak na mój gust, chyba Bian powinien posiadać lekką przewagę. Stracił dwa mediwaki, w ogóle co, po pierwsze to, że planetarka ostrzeliwuje siege tanki, za chwilę jednego z nich zestrzeli. Druga sprawa to, że Bian stracił dwa mediwaki na jedną wieżyczkę, która po prostu stała pod tym wszystkim. Także tutaj błędy. Druga sprawa to, że ta planetarka dalej stoi i do tego, że siege tanki zaczynają atakować z drugiej strony. Także nie wygląda to jakoś tak z drugiej super źle, ze względu na to, że rzeczywiście Bian stracił tą planetarkę, ale ile pozabijał? 18 kontra 15. I powiem szczerze, że tak no w sumie, kto wychodzi na tym lepiej? O, to jest moje pytanie. Według mnie Bian wychodzi dużo lepiej na tej sytuacji w tym momencie, bo zobacz jak ostro spadło wydobycie TY, on ma w tym momencie natural, który coś tam wybiera, to jest 500 minerałów, niecałe nawet, bo około 400, może 50, także w tym momencie TY ma paniczną sytuację pod tytułem, ja muszę znaleźć jakąś linię minerałów, z której mogę bezpiecznie wybierać cokolwiek, a Bian mu skutecznie w tym przeszkadza. Bardzo ładnie to zrobił Bian, zniszczył dwie bazy, no przypłacił to swoją jedną, ale to oczywiście i tak mu się opłaca przez dłuższy czas, tak jak mówisz, ma większe wydobycie, no i jeszcze te ulepszenia są dość istotne. No TY chyba sobie się nie zorientował, że ta armia Biana jest na godzinie 6, żeby zaraz nie dostał jakiegoś dropa do głównej bazy, bo to mogłoby też zakończyć rozgrywkę. No i właśnie, teraz Cyklon zauważa, co tu się dzieje. Oj, teraz stresujący moment przed niebieskim Terranem, bo musi się rozdzielić na dwa fronty, będzie musiał bronić swojej bazy wydobywczej, która jest super ważna, no i jednocześnie jeszcze ta armia na godzinie 6 cały czas jest oczywiście bardzo groźna. Pamiętajmy, że cały czas Bian ma przewagę upgrade'ową. Tutaj oczywiście próbuje jakoś zasypać tą różnicę TY. Za chwileczkę zakończy plus 3 na atak. Tu mamy kilka siege tanków, bardzo dobra pozycja. Mariny za chwileczkę pewnie też skoczą do głównej bazy, żeby ostrzeliwać te budynki. Także nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza, że TY zakolejkował sobie jednostki, tylko że ma supply blocka i to bardzo głębokiego, więc on nie jest w stanie nic tutaj zrobić tak naprawdę. Sam TY wychodzi środkiem, okej, teraz się cofa, nie do końca może wie, co powinien tutaj próbować robić, stracił dwa te raksy, do tego jeszcze tutaj bardzo ładny drop strony, ojej, to jest w tym momencie genialne, no po prostu rozbiera go, jak cebulę z kolejnej warstw defensywy. I nawet mu łezka nie poleciała. Zacebulowany Państwa. TY, no ostatnia próba jeszcze wygrania tej batalii, no naprawdę ma bardzo dużo czołgów, no i to zmusza Biana do wycofania. No tak, nie będzie tutaj jednak decydować się na batalię, ale jak on sprytnie to wszystko zacebulował. GG. Mój Boże, GG. Po prostu TY już nie miał wydobycia, dlatego nie chciał walczyć. Ale ładnie. Nie, to jest super, to jest tak wysoki poziom, że naprawdę aż się dziwię, jak oni świetnie przestawiają te czołgi, jakieś wyjścia z wikingami tu się dzieją. I naprawdę każdą jednostkę starają się cały czas wykorzystywać na 100%. Przyspieszenia na mediwakach idealnie, nie ma jakichś głupich strat. No może poza to, że tak jak zauważyłeś, planetarka zniszczyła czołgi TY'a na godzinie 12, ale poza tym, no naprawdę to jest super wysoki poziom. Tak, to po prostu... Wow, no jestem pod ogromnym wrażeniem tego właśnie, jak powiedziałeś, no skill tych zawodników jest niesamowicie wysoki. Widać tutaj, dlaczego TY jest uważany za jednego z najlepszych Terran na świecie i dlaczego Bian wygrał GSL-a, prawda? No po prostu fantastyczne mikro, fantastyczne gry, no i pierwsza klasa StarCraft tak naprawdę, no co tu dużo mówić. Zaraz zobaczymy oczywiście, jak będzie to wyglądało w drugiej rozgrywce, nie znamy jeszcze mapy tak naprawdę, także jestem ciekaw tutaj, jaka została wybrana. Bian 1-0, ale to nie była prosta rozgrywka dla niego, to nie było takie, o dobra, wygrałem.
No najpierw były właśnie troszeczkę do tyłu przez atak TY'a, bardzo dobrze też przygotowany. No anulowana została jego trzecia baza, miał miejsce fałek w pewnym momencie o 9 nawet, no ale jakoś wybrnął z tego tym harasem czołgów oraz wikingów. Więc ja myślę, że to był chyba taki podstawowy element, którym TY po prostu zawiódł. Nie miał tej kontroli powierzchnej, przegrał bitwę wikingów i nawet mimo, że posiadał Marinesy jeszcze do tej właśnie bitwy, to jakoś nie był w stanie ich za bardzo wykorzystać i no musi po prostu to poprawić. No nie jest to łatwe, no bo przecież Bian też bardzo dobrze mikruje i będzie to oczywiście ponownie, miejmy nadzieję, że dość zacięta bitwa i mniejsza mapa tym pewnie jeszcze bardziej, no ale na takiej większej typu New Gettysburg też myślę, a właśnie, tak teraz jak myślę o New Gettysburg i o TY'u, no to przecież on mecha lubi grać, więc kto wie, czy też mecha nie zobaczymy w tym pojedynku. No może to troszeczkę może tak spowolni być całą rozgrywkę, ale fajna odmiana by to była, bo jednak zawodnicy pokazują, że przygotowali też jakieś mniej standardowe taktyki, które oczywiście potrafią zaskakiwać. Laser zagrał Stormhosty, Nercio zagrał jakąś dziwną złotą bazę na Galactic Process, czego absolutnie nie jest znany, więc może TY jakiegoś mecha nam tutaj zaserwuje. Tak jest. Z tym, że mapą jest Kingshot Junk Station z tego co widzę, tak? Tak. Dokładnie, także zobaczymy za chwileczkę. Moi drodzy, lewy górny róg, grający jako niebieski Terran. Jest to dwuliterowy zawodnik, grający pod... Znaczy nie grający już pod banderą Katie Rolster, TY. Lewa strona ekranu. I oczywiście zamieniamy się w Terrana. Terran też fajnie wygląda, muszę przyznać. Zdecydowanie. Jego przeciwnikiem w dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym, bardzo waleczny, no i chyba już taki, który odnalazł swój rytm na tym turnieju. Jest to zawodnik drużyny Expert, czyli Bian. Ogólnie to, jeśli chodzi o TY'a, to on był w... On był chyba najmłodszym pogamerem, że tak powiem, wpisany do drużyny. To było jeszcze w Brood Warze, jeśli ja dobrze pamiętam, gdzie grał dla WeMade Fox. Tak? Jeśli dobrze pamiętam, to było w Brood Warze, bo... Jesus Christ, czy ja się tu przypadkiem nie mylę? Ale nie, bo to było jeszcze tak przed tyś... No, dokładnie tak, to było w GOMTV TG Sambo Intel Classic sezon pierwszy w ogóle, gdzie został wystawiony po raz pierwszy, 2 lata po tym, jak dołączył do drużyny. I udało mu się tam, co ciekawe, to były jego pierwsze mecze, które były transmitowane i wygrał chyba dwie rundy nawet, także ciekawa sprawa. W każdym razie, z tego co widzę... No chyba chwila, dosyć duża różnica w ogóle, anulowane budynki. Ciekawa sytuacja, zobacz, że mamy TY'a, który mimo wszystko gra Command Center i fabryka oczywiście jest grana dopiero teraz, ale z drugiej strony Bian już ma fabrykę, robi Heliony, także no ryzykuje po pierwsze, ryzykuje swoją gospodarkę, ale zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Tak, no troszkę tutaj jest sposobności dla Biana, żeby zadać jakieś fajne obrażenia. No ale tutaj oczywiście powinien wygrać Reaper TY'a, no właśnie, jednak wygrał. No myślę, że Bian też nie powinien ryzykować jakąś ewentualną walką jeden na jeden, z tego względu, że za chwilę może przyjść kolejna jednostka niebieskiego Terrana, no i wtedy już na pewno by poległ ten Reaper. Także obydwaj zawodnicy budują te klasyczne kilka Reaperów, kilka Helionów, może jakiś tutaj lekki atak się wydarzy, ale raczej... Nie będą jakoś mocno atakować. W ogóle bardzo podoba mi się to, że obydwaj zrobili Supply Depota w tym miejscu, w którym Reaper może wskakiwać na tej bazie, bo na tej mapie, bo tutaj jest oczywiście ten wskok, że tak powiem, backdoorowy. No i teraz będzie walka, są granaty. Zobacz, niby trafione. Ale TY rozegrał to świetnie, zobacz, że wymienił Heliona na Reapera, Także to jest dobra obrona, no tutaj Bian chce atakować, prawda? On chce być agresorem, no bo mimo wszystko poświęcił budowę swojego command centra, żeby mieć może troszeczkę szybciej fabrykę i więcej jednostek konsekwentnie, ale mimo wszystko TY się jakoś tutaj trzyma całkiem nie najgorzej. Także zaraz zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Oj, tutaj jeszcze... złapał bardzo ładnie tego Heliona. No ładnie.
urwał to Bian, szczęśliwie dla siebie oczywiście. No ale to jest mapa, w której ja mam wrażenie, że powietrze i te Wikingi będą miały chyba największe przełożenie na wynik, bo dystans powietrzny jest bardzo, bardzo krótki. Ten, kto będzie kontrolować właśnie tą sferę, no chyba będzie mógł bardzo sobie tutaj swobodnie latać po mapie. No i chociażby rozstawienie się tymi czołgami przy naturalu naszego przeciwnika. Nie tylko będziemy mogli niszczyć mu SCV-ki, ale i rafinerię. No i taki haras będzie naprawdę... No, no według mnie ten, kto wygra bitwę powietrzną, powinien wygrać chyba i całą mapę. Nie dziwi mnie też widok cyklona, który też oczywiście bardzo fajnie jest w stanie pomóc w takiej bitwie powietrznej. Bian bardzo podobne zagranie robi jak na mapie. No chyba w sumie to samo robi Bian. O, dosyć ważna sprawa w tym momencie, bo rzeczywiście może poświęcić jakąś jednostkę, ale nie został zauważony Medivac. Dopiero teraz, tak, dopiero teraz, fatalna sytuacja, jeszcze do tego ten strzał, Perfekt. Zabrali natychmiastowo, to jest najlepsze, co mogło się tutaj wydarzyć, tylko jeszcze Siege Tank, chociaż Viking jest już też gotowy, także on podbiega pod tego Siege Tanka, żeby go zniszczyć jak najszybciej, ale straci Medivaca w międzyczasie. I powiem szczerze, to może być, to jest świetna zagrywka w tym momencie dla Biana, ale TY to obroni. Tak, obronił to dzięki Vikingom właśnie. No i zyskał tym samym przewagę powietrzną. To wyglądało po prostu jak idealny scenariusz dla Biana. Idealnie się rozstawił, TY się w to wszystko załadował. Dobrze to rozegrał Bian, najlepiej jak się dało niewątpliwie, ale i tak no, liczby tutaj nie kłamią. Ma więcej Wikingów w tym momencie TY i tak jak mówię, to może mieć bardzo duże znaczenie. Dlatego też możliwe, że Bian szuka swoim cyklonem jakichś Wikingów swojego przeciwnika. No szuka jakiegoś błędu, ale nie powinien go tym razem znaleźć. Trzecia baza ze strony obydwu zawodników oczywiście się pojawia praktycznie w tym samym momencie. No i teraz chyba już zamiary Biana zostały odkryte, widać tego cyklona. Tak jest, on jeszcze tutaj będzie w stanie zniszczyć jakiegoś jednego Marina i to w zasadzie chyba będzie tyle na ten temat, no bo raczej... Ojojoj, jeszcze do tego mocny strzał. Uj. I tutaj Bian, no najlepiej byłoby nie stracić tej jednostki, ona jest dosyć droga, buduje się też dosyć długo, także no... Lepiej nie oddawać, prawda, na donaty. Chyba, że do Igora. Ojojoj, okej, podwójny Evolution Chamber, znaczy terański Evolution Chamber, tak. Czyli Engineering Bay. Ze strony TY'a, no i trzecia baza, także obaj zawodnicy już się szykują na taki późniejszy mid-game troszeczkę. TY dosyć mocno powiększa tą swoją przewagę powietrzną, bo zobacz, kolejne Wikingi są w drodze. A u Biana Steampack i pytanie brzmi, co dalej, bo tutaj widzę, że też, zobacz, że i Beje w ogóle są dokładnie w tym samym timingu, także obaj zawodnicy mniej więcej wiedzą, jakby kiedy powinni je budować, prawda, kiedy jest ten odpowiedni moment. Dziwna rzecz ma miejsce, mianowicie Bian przez dłuższą chwilę nie robił w ogóle SCV-ek. No dobra, teraz powrócił do ich produkcji, ale nie, może on chce tutaj stworzyć jakiś bardziej chamski timing, przez co właśnie przyciął swoich robotników, no ma ich teraz zauważalnie mniej o 5 czy tam 4, i dzięki temu będzie w stanie jakoś szybciej przeatakować. No faktycznie ma trochę szybciej steampacka, miał odrobinkę szybciej trzecią bazę. Może tutaj jakoś to się wszystko tak na siebie ponakłada, że Bian będzie na przykład posiadał jednego, dwa Wikingi więcej i to zagwarantuje mu całkiem fajne okienko czasowe, które będzie mógł zaatakować. Bo jak widać właśnie, tutaj elegancko na wykresie, Bian miał lepszą ekonomię, ale potem jakoś przestał robić SCV-ki. Wydaje mi się, że to specjalnie, no bo jednak chyba nie powinien mieć zwycięzca GSL-a za dużego problemu z robieniem robotników. Tak, coś tutaj chyba kombinuje, mam wrażenie Bian. Takie mam wrażenie też, chociaż miały miejsce takie małe potknięcia w poprzednich rozgrywkach. Może to jest jedno z nich, może po prostu Bian na chwileczkę zapomniał i to tyle, chociaż Wikingi się za chwileczkę spotkają. Właśnie, tutaj trzeba będzie trochę uważać, on próbuje... Widział to. Jeszcze tego dwa Medivaki, to... Cyklon to wszystko zauważył, teraz Wikingi tak troszeczkę jakby nie do końca w dobrej pozycji, Bian traci swojego pierwszego, teraz w tym momencie wymienia się troszeczkę może lepiej, 3-3, chociaż plus jeden ten Marine, który atakuje na dole, no to daje taką delikatną przewagę w tym momencie TY-owi, dokładnie tak. Jednak dał radę, lepiej wymikrował to niebieski teran, w końcu wygrał bitwę powietrzną, która jest niesamowicie ważna, ale jaki pewny siebie jest Bian, wylatywał agresywnie na mapę tymi sześcioma Wikingami osamotnionymi, no ale teraz oczywiście mu się to nie opłaciło i tak jak mówiłem, to ma super duże znaczenie w kwestii takiego oblężenia naturala, no bo co ma zrobić Bian, no musi tutaj po prostu być wcześniej rozstawiony, ale ja nie wiem, czy to i tak, czy jeszcze jakoś tak nie może się tutaj TY rozłożyć tak, żeby przyharasować, no szuka miejsca, gdzie by się rozstawić, tutaj niżej właśnie chyba mógłby jakoś to zdropować, dopiero teraz się połapał w tym. Tak, mógłby po prostu tak jak się mówi po raz kolejny. Tak, po raz kolejny jak dzisiaj mówię, najciemniej pod latarnią, tutaj najbardziej oczywiste miejsce jest jakby to, które było nieużyte. Ale tymczasem, to jest akurat dosyć mocny desant, tu się pojawia też jeden Siege Tank, tego się nie do końca spodziewał, chyba TY.
bardzo dobra pozycja Biana, żeby było właśnie po pierwsze mocno zestabilizować gospodarkę swojego przeciwnika. I zobacz, on ucieka w zasadzie. Oh, wow. Stracił jednego Marina chyba, czy coś nie stylu, ale zabił 9 SCV. No to jest o wiele lepszy drop niż ten, który TY wykonał. Tutaj mieliśmy takie naprawdę dość mocne preludium, prawda? To wszystko tak, ten rytm rósł, coraz więcej instrumentów w tej orkiestrze ataku grało, a się okazało, że to wszystko zostało przedwcześnie zakończone. A jedyne, co zrobił Bian, to szybka solówka i to tyle. I o wiele lepiej to zabrzmiało. Tak, jeden szybki, ostrzegawczy i kończący jednocześnie. Nie, ładnie to zagrał Bian i właśnie też ta ucieczka w idealnym momencie też pokazała, że on idealnie wie, na co sobie może pozwolić, a na co nie. TY wysyła Marinesów po mapie, żeby znowu posprawdzać, gdzie jest przeciwnik, czy może znowu gdzieś coś nie przelatuje. No i spotyka Marinesy Biana porozstawione po mapie. Także ewidentnie Bian o krok przed swoim przeciwnikiem w tym momencie. No obydwaj się właśnie teraz zauważyli. Tak, perfekcyjnie zeskanowało. To ciekawe, goni Marinami to wszystko. Dwa strzanki? Nie, jeden tylko rozstawiony całkiem dobrze jednak, że problem polega na tym, że tutaj też się Siege pojawiają. No i w sumie Bian nie do końca. Dobra pozycja. Tam był jeden Siege tank w ogóle, który był koło rafinerii, także dlatego ten zaczął od razu strzelać, bo no właśnie. W każdym razie rafineria pada, Siege się troszeczkę odsunęły i to w zasadzie bo będzie taki impas, nie? Czyli ja mam Siege tanki tutaj, ty masz je w tym miejscu i tak możemy się próbować przesuwać. No nie za wiele tutaj powinno się zdarzyć. TY odbił górną Xel'Naga, ta dolna po prostu należy do Biana. No tutaj tak jak mówisz, nie za wiele się wydarzy. Sensor Tower też oczywiście potwierdza niebieskiemu Koreańczykowi, co się dzieje na mapie. No takie podstawowe szachowe ruchy, ale agresja jest. Tak, z jednej strony Bian zaczyna powoli rozbierać tą gospodarkę swojego przeciwnika, ale z drugiej no mamy dosyć mocną agresję, właśnie tak jak powiedziałeś, TY'a, który wbija się bezpośrednio na naturalę. Tutaj mamy dwa siege tanki, kilku marines, nie jest tego zbyt dużo, bardzo ładnie TY podbiega pod defensywę swojego przeciwnika, rozbierając ją natychmiastowo. Z drugiej strony mamy po pierwsze Biana, który się cofa swoimi siege'ami oraz marinami, ale też atakuje trzecią bazę, także ruchy wojsk naprawdę są tutaj w różnych kierunkach. Kilku marines atakujących od głównej bazy Biana, tam zostanie zmasakrowanych na rampie. Te mariny też nie zbyt wiele zrobiły. Ostatecznie command center zostanie zniszczony, także za późno wycofał się Bian. I tutaj akurat TY naprawdę się, zobacz, że wycofuje się większością swoich jednostek, także wygląda to naprawdę doskonale ze strony byłego zawodnika KT Rolster. Dobrze, teraz zdecydowanie gra jest teraz w garści. Pytanie, czy on ją wypuści, czy też nie. No Bian też był do tyłu na poprzedniej, więc może znajdzie jakieś narzędzia po raz kolejny, żeby wybrnąć z sytuacji, no ale to są 2-3 bazy już prawie wydobywcze kontra jedna ze strony Biana, no i chyba Bian teraz wszystko na jedną kartę postawi, bo nie widzę, żeby robił jakąś kolejną ekspansję ani próbował odbudowywać. Jest szansa na pewno, no bo nie ma takiej wizji permanentnej TY na mapie. Pytanie, co zrobi Bian? Prawą stroną, cichaczem. O, to jest ciekawa pozycja, bym powiedział, tutaj jakiś jeden Marine wyskakuje, no i chyba w tym momencie TY już wie, co się będzie działo, dokładnie tak bardzo szczęśliwie wyszedł i wie dokładnie, co jego przeciwnik będzie chciał zrobić, to może kilka siege tanków zostanie zdesantowanych, tak jest, jakiś skan albo coś podobnego, mamy go, ostrzał command centra, ale to jest za mało, to nie jest to, co chce zrobić w tym momencie Bian chce zniszczyć tak naprawdę, mam wrażenie, że swojego przeciwnika, nie chce po prostu atakować, bo to mu nic nie daje, jego przeciwnik ma o wiele lepszą gospodarkę. Także może się to okazać naprawdę tragedią, jeśli tutaj Bian nic nie zrobi. Stracił chyba Siege tanka, tak, nie? Był Medivac z Siege tankiem zniszczony z tego, co widziałem. No cóż, Bian widząc, że nie jest w stanie zakończyć tej gry w tym momencie za bardzo, no bo TY też nie wyraża takiej woli za bardzo, przeleciał orbitalem z głównej bazy do Naturala, no i teraz będzie szukać jakichś kolejnych tutaj szans na haras. No szczęśliwie dla Biana teraz to zauważone. Halo, reakcja. Ale za wiele się dzieje na mapie. Reakcji, dokładnie. Mariny są dosyć ostro posteamowane ze obu stron tak naprawdę już teraz. I sztanki desantowane od TY od razu rozpoczną ostrzał. Muszą jak najszybciej zawodnicy się pozbywać tych tankiwaków tylko po to właśnie, żeby siege tanki były w stanie jakieś tam obrażenia zadać. I plus jeden posiada TY. Nie ma tego. Bian nie ma upgrade'u na siege tanki, także to jest dosyć ważne też. To jest akurat całkiem fajne. Nie mówiłeś o tym, że to zostało zauważone, ale chyba właśnie tej reakcji w ogóle nie było. Teraz oczywiście zareaguje Bian, ale to jest zdecydowanie za późno pod względem jakby tego, co powinien w ogóle robić. Tam dwa siege tanki są na miejscu, nie atakują, mnóstwo SCV zaczyna padać. Już w tym momencie 10. Fatalna pozycja czerwonego Terrana. Teraz atakuje do Naturala, ale TY już znajduje się na miejscu. Jest także dwoma Wikingami.
desantuje się do maina. No, wygląda to naprawdę dobrze dla TY'a. Nie wiem, czy Bian jest w stanie już cokolwiek zrobić w tej rozgrywce. No, jeśli się potknie TY, to może Bian będzie w stanie coś osiągnąć. O, bija wszystko teraz Bian na jedną kartę, stara się jakoś rozdzielić swoich Marines, żeby czołgi aż tak mocno go nie raniły, ale tylko dwa czołgi w tej batalii miał TY, więc to o wiele za mała siła ognia, 28 SFW-ek padło, no i czyżby na produkcji się teraz załadował Bian, czyżby on miał jeszcze szansę, żeby to zwyciężyć, no coś mi tutaj mówi, że jest taka szansa, jest potencjał, chociaż no TY teraz wyżej jeszcze jakieś czołgi porozstawiał, ciężka sprawa, ale pojawiła się jakaś tam iskierka nadziei. Zaraz zobaczymy, co z tą iskierką, czy będzie jakiś pożar, no już niektóre budynki zaczęły płonąć, także rzeczywiście jakieś obrażenia, ale złapał też te siege, o pięknie tak naprawdę, widzi, okej, te siege tanki stoją sobie same, można je zaatakować teraz, ja mam defensywę w postaci Marine, do tego jeszcze moje siege tanki tutaj atakują, chociaż jest tego troszeczkę za mało, zbyt poobijane te jednostki, no i ostatecznie tutaj mam wrażenie, że nie do końca się optymalnie Bian wymienił tą całą armią, to on potrzebuje więcej armii ze względu na to, że wydobycie ma może troszeczkę gorsze, ale zobacz, co się tutaj dzieje tak naprawdę, to wydobycie przez chwilę, znaczy TY wydobywa więcej gazu, teraz, teraz to już wzrosło, no dokładnie, także tak jak mówiłem, no Bian musi po prostu tutaj poniszyć, nie do końca to tak dobrze wygląda, próbuje dalej, bo Bian czuje tak naprawdę, że jest bardzo do tyłu, że jeśli nie zada jakichś obrażeń, no to będzie tyle. No musi, cały czas ta presja nad nim jest, no ale na dobrą sprawę zniszczył sporo SCV-ek, ta ekonomia już, no oczywiście jest o wiele lepsza dla TY'a, około 1000, no ale on był chyba w nieco gorszej sytuacji jeszcze przed chwileczką, no i znowu kolejna próba, czołgi rozstawione, no ale TY też już dobiega na pole bitwy, mimo wszystko Bian się wbija w te czołgi, jednego udało mu się zniszczyć, ale teraz wycofanie, no próbuje to wszystko wykalkulować jak najlepiej, tylko może no i faktycznie obydwaj zawodnicy taki sam limit armii, ale 3-3 w tym momencie kończy się dla TY'a. No i wszystko wskazuje na to, że no jakby miał dać radę, ale trzeba by na pewno, bo teraz na produkcji znowu usiadł mu Bian, nie jest łatwo, są czołgi w ramach odpowiedzi. Wydaje mi się, że budynkami powinien odlecieć TY produkcyjnymi gdzieś indziej, spróbować się rozwinąć na nowo. Na do trzeciej bazy, prawda, albo chociaż pomiędzy trzecią a naturalem byłoby bezpieczniej. Zobaczymy jednak, że jaki Gumarin został złapany. Widać, od razu Bian się rusza, bo on widzi, okej, TY nie ma tutaj żadnej obrony, to gdzieś wszystko sobie poszło, więc może po prostu próbujmy atakować. Tam jeden rak sprawia, że ginie, troszeczkę się to wszystko poprzesuwało teraz, no wygląda nawet na base trade troszeczkę. Tak, base trade. Ta rozgrywka. SCV zaczynają palić, ten jeden siege tak nie zrobi absolutnie nic w kwestii defensywy. 80 limitów kontra 90, pada kolejny komandzetem. Tym razem ze strony Biana, który dalej produkuje jednostki i będzie próbował może w jakiś sposób, może nie obronić się, ale przynajmniej troszeczkę poobijać swojego przeciwnika. I teraz tak naprawdę zauważmy, że została tylko jedna zbierająca baza ze strony TY'a i to jest ten planetarka. Także gorąco. I Bian ucieka command centrem. A, tak, zdecydowanie. Widać to na godzinie trzeciej, powiedzmy. Command center ucieka, no teraz Bian liczy, że jakoś wygra tą ostateczną batalię, ale Marinesy TY'a są o wiele potężniejsze, mają te ulepszenia. One tutaj wszystko to posprzątają. No jeszcze ten Viking w powietrzu, który już teraz bezkarnie może niszczyć mediwaki, bo Bian nie ma na to żadnej defensywy. No, TY chyba jeszcze nie do końca o tym wie. No i Bian nie ma wydobycia. Bian ma 0 wydobycia kontra 400, to jest niewiele, ale zawsze coś, prawda? No nie zauważył command centra, teraz go chyba zauważy dokładnie tak, podbiega i już to będzie na ten temat dokładnie tak. GG! 1-1. Okej. Znowu, niesamowicie zacięte to TBT. Żaden po prostu nie odpuści minima tej mapy. Nie mam mowy w ogóle, żeby jakaś mapa była tutaj szybko zakończona chyba. Ale bardzo dobre TVT, no i ten base trade leciutki na sam koniec jeszcze. Dobra gra obydwu zawodników oczywiście, tak. Tym razem troszeczkę lepszy był TY, ale widać, że to może być z rąk do rąk. Może zobaczymy pierwsze 3-2 na blisko. O nie, już na poważnie widzę, że podchodzi do tematu TY, zdejmuje jacket, zdejmuje kurtkę, kominiarkę nawet. Zdejmuje, no będzie StarCraft ostry jak maczeta, moi drodzy, ale... Ale tak jak mówisz, rzeczywiście jak Koreańczyk ściąga bluzę drużynową albo ściąga kurtkę, no to już się wiadomo, że będzie coś się działo tutaj. Ale no rozgrywka to przechodzi z rąk do rąk po prostu no fantastycznie. Naprawdę świetne best of five, świetne TVT. Nie wiem co mam tutaj powiedzieć takiego wiesz sensownego, bo jakby... Sama gra to jest po prostu, ja cię tu dropuję, ja cię tu atakuję, tutaj zabiję ci 5 SCV, a tutaj tobie 3. I wiesz, to są takie gry,
jakby antypomyłkowe, nie? W takim sensie, że jeśli się pomylisz raz, jeśli popełnisz jakiś błąd, jeśli nie zauważysz czegoś, że masz defensywę jakąś tworzyć, to po prostu tracisz 20 workerów na przykład, nie? Także tutaj naprawdę trzeba mega mocno uważać, obaj zawodnicy. Zobacz na przykład, jak mają porozstawione jednostki, nie? W wielu bazach są na przykład jeden albo dwa siege tanki, stoją sobie po prostu, nic nie robią, nie? Dopóki nie ma tego ataku, a te ataki przyjdą i to nie jest tak, że te jednostki tam się nudzą i marnują. Właśnie wprost przeciwnie, one cały czas są używane, ze względu na to, że przeciwnicy cały czas gdzieś tam próbują się desantować, atakować. Więc ten, kto nie ma takiej obrony, tak naprawdę jest tutaj w gorszej pozycji. Tak, no ale też oni nie są takimi, wiesz, kamperami typowymi, tylko w każdym momencie mogą zabrać wszystkie te czołgi i zaraz gdzieś wyjechać na jakiś kontratak, tylko znowu przeciwnik tam gdzieś jest porozstawiany. No i to jest no, naprawdę bardzo wysoki poziom, ale taki sam podobny poziom widziałem w meczu Eraser Showtime, z tym, że no oczywiście tutaj są czołgi, więc to jest troszeczkę wszystko inaczej wygląda niż zerk na Protoss, ale tam też była ta szczelność, była ta pewność, takie minimalne straty, jeżeli jeden czy drugi harasował. No i no, cieszy mnie w sumie nawet taki bardzo wysoki poziom, ale Koreańczycy chyba, mam wrażenie, że jeszcze odrobinę bardziej podnoszą poprzeczkę, bo to, co tutaj wyczyniają tymi czołgami, oni w każdym momencie, mam wrażenie, że no wykorzystują swoje jednostki na 100%, cały czas. Jest jakaś szansa, żeby, nie wiem, chociażby o jakiś ekranik przenieść swoje czołgi, żeby strzelić raz w Marinesu przeciwnika, oni to robią, oni wszystko robią, co tylko mogą, żeby się zbliżyć chociażby o milimetr do zwycięstwa. No i mamy już kolejną mapę. Tak jest, Apotheosis, tu się dzieją różne rzeczy, ale może najpierw powiedzmy, kto jest w prawym dolnym rogu. Niebieski Terran PY, były zawodnik KT Rolster, wyrównał na 1-1. Także no naprawdę konkretna rozgrywka tego zawodnika. A tymczasem... Tymczasem w górnym lewym rogu czarujący, zwany też jako Człowiek Armia, jest to Bian z drużyny Expert. To jest Expert od toczenia wojen w pojedynkę. No i teraz wytacza całkiem niezłe działa. Takie bardziej przyczajone. Tam są drugie raksy budowane. Tak jest. No właśnie, tak troszeczkę dziwna kompozycja, bo mimo wszystko mam wrażenie, że te raksy mogły być budowane obok siebie. Ale to jest też kwestia tego, że jeśli przeciwnik na przykład, wiesz, by podjechał i zauważył tylko jedne raksy. No nie, tak. Nie sprawdzałby, czy na przykład, a może mój przeciwnik gdzieś tutaj postawił drugie, na przykład ekran dalej, nie? To by było dziwne, także to jest w sumie interesujące, bo to jest taki, wiesz... To jest takie, robisz mi Olina, ale tylko z jednych raksów, a tutaj się nagle okazuje, że są dwa, także ciekawa sprawa. Tam są chyba trzecie raksy nawet w drodze, no dokładnie, także okej. Wszystko w Mass Reapery. Tak, już jest wszystko odsłonięte, już wiemy, jak ta mapa będzie wyglądać. No jak na moje, to jest Build Order Win dla Biana, ale nie zabijajmy widowiska. Może jeszcze, wiesz, właśnie. Może spadnie tutaj jakiś meteor z nieba, Infernal zostanie wezwany i kto wiesz wie, co? Prawda? Ty ja bym się zdziwił, jakby teraz GG napisał TY. Mówisz jak moja żona teraz, wiesz? Za każdym razem, jak żeśmy lecieli samolotem... Okej, komand center anulowany. Za każdym razem, jak leciliśmy samolotem, to jest tak, a jak silnik przestanie działać? Ja mówię, to jest drugi. A jak koła przestaną działać, to samolot poszybuje, nie? Wiesz, a jak paliwa zabrać, to też poszybuje. A jak meteor w nas trafi? No i na to już nie masz argumentu, nie? Także rzeczywiście Igorze, rzeczywiście meteor jest tutaj opcją dobrą. W każdym razie, całkiem ciekawie postawiony supply depot, to jest interesująca sprawa, mamy jednego Marina, jednego Reapera, SCV otrzymały granat i to w zasadzie tyle. To jest super fajna sprawa, jeśli chodzi o ten supply depot, bo wtedy nie musi stać w dwóch miejscach naraz i będzie widział, jeśli cokolwiek tutaj przyjedzie. Okej, dwa SCV także próbują ataku. I myślisz, że te SCV są idealne ze strony Biana w tym momencie, bo one dały mu nie dość, że wizję to taką swobodę, że on może podejść spokojnie i wskoczyć, no ale teraz jego Reapery są dość mocno poranione. A stracił swojego jednego! Zacięta ta batalia. Ale chyba za dużo Reaperów tak naprawdę, bo zobaczcie, są już cztery. Jeden Helion! Będzie blisko, granat rzucony, nie trafia! SCV zniszczony, kolejne Jezu. Granaty. Mój Boże! Bardzo pobijany. Dobra, nie. Uciekł. Znowu musi jeszcze więcej SCV-ek wyciągnąć TY, żeby dać radę, no ale kto wie, może jeszcze oszuka przeznaczenie. Niebieski Terran, kolejny granat, znowu nic nie trafia. SCV-ki padają, kolejne granaty dorzucane. No teraz są na polu bitwy dwa Heliony, jak się rozdzieli Bian, nie najlepiej. Nie wiem czemu przez chwileczkę Reapery atakowały jakąś tam SCV-kę budującą Starporta. Jeszcze się ładnie. Trzyma, jeszcze próbuje. Atakuje te uszkodzone Reapery, zobacz, one są trzy na krawędzi śmierci. Starport został wybudowany, ale są tylko trzy Reapery, zobaczmy, Helion cały czas był naprawiany, jest już drugi, także TY
coraz lepiej, yes. Coraz lepiej wygląda, ale ma 16 SCV kontra 20. Zobacz, że Bian ma więcej SCV. Stracił 10 SCV TY. Także Bian po prostu może grać. Oh, może wow. Zacząć budować SCV na przykład, co zresztą właśnie w tym momencie robi. Fabryka tam się tutaj pojawiła, także powiem szczerze, że to jest taka gierka pod tytułem Bian mimo wszystko. Uznałbym ten haras za udany. Tak, haras. Haras, tak. Mamy też Wikinga, który wylądował i on w zasadzie już mówi nam o tym, że presja została odparta. Pytanie, co teraz zrobi Bian, czy znowu barakami sobie odsłoni nieco wizji i będzie znowu napierać. Wiking teraz się wzbił, ale tego akurat nie powinien robić za bardzo. Wylądował. O, jest dobre granaty ze strony Biana. O, jaką miał zgunię w tym momencie. O panie, co tu się dzieje najlepszego? Ten Helion padnie kolejny, nawet chyba nie jest reperowany. Dokładnie już nie ma Helion. O wow! GG! Jan! Co on robi z tą butelką, się zastanawiam, ale to nie jest ważne. O wow! Już miałem tutaj, wiesz, troszeczkę się dziwnie poczuć, bo mówię, że to jest łatwa wygrana dla Biana. Faktycznie tak jest, ale mam wrażenie, że tą ostatnią bitwę troszeczkę TY zepsuł w kwestii mikro. No i Bian nieco sprytem, ale podoba mi się, bo to jest takie właśnie koreański troszeczkę... Koreańska metoda grania Best of Five, czyli jakieś oliny, jakieś cheesy muszą się pojawić, ale bardzo dobrze zagrał Bian, cały czas te mikro. No TY właśnie zrobił ten błąd, no i oddaje już drugą mapę, 2-1 dla Biana. No i teraz musi się zawodnik teamu KT Rollster mocno zastanawiać, jak to rozegrać, bo jest groźnie, jest niebezpiecznie, nie wie czego się już spodziewać. A Bian, kto wie, może czy nie zagra czegoś bardzo podobnego. Ale też trochę nie fart miał TY, bo chciał zagrać szybką ekspansję, a dostał akurat Cheese'a Olina, który idealnie go kontruje. Tak jest, no... Ale też bardzo ładnie bronił to wszystko. Trzeba tutaj przyznać, że miała miejsce świetna obrona. Zobaczymy oczywiście, jak będzie to wyglądało za chwileczkę, moi drodzy. 2-1 dla Biana. Nie jest to prosta rozgrywka, należy zauważyć, że bardzo wyrównany TVT. Obaj gracze pokazują mistrzostwo StarCrafta, no grają pięknie, po prostu chciałem tutaj bardzo dobrego TVT i absolutnie się jeszcze nie zawiodłem, muszę ci przyznać, że wygląda to fantastycznie, także zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała gra numer 4. Chciałbym chyba pełne best of 5, powiem szczerze, także zaraz zobaczymy, ale oj, tak patrzę na minę TY'a, tak jakby Ja taki troszeczkę poruszony chyba sprawą. Tak. Ja absolutnie rozumiem, że on jest za bardzo może zadowolony, ale wiesz, teraz jakby kwestia tego, czy przypadkiem tam emocje nie zaczynają brać góry. No, kto wie. To jest jednak dość przybijające, jeżeli przegra na takiego Cheese'a Olina. No, samemu też chciał troszeczkę zaryzykować, grając szybką ekspansję, no bo jednak w TVT, gdy robimy Command Center przed faktorką, jest to pewne ryzyko, którego chciał się podjąć. Ale też bardzo dobra reakcja, bo wykonał zwiad, sprawdził, co się dzieje i według mnie on to już obronił, tylko nie wiem, po co się wzbijał do końca tym Wikingiem. Pewnie chciał polecieć do przeciwnika i zobaczyć, co ten gra. No ale to był najgorszy możliwy moment, żeby ten Wiking się wzbił w powietrze i przez to wydaje mi się, że TY dlatego tego nie obroni, bo już wszystko, co musiał mieć, to posiadał. No ale to już szczęście było troszeczkę po stronie Biana i ten timing również. Zatem ruszamy na kolejnej mapie, na Galactic Process będą toczyć bój. Prawy górny róg, były zawodnik KT Rollster, przegrywający 1-2, niebieski Terran na naszych ekranach TY. Ma dużą szansę jeszcze. To jest gra, którą spokojnie może wygrać. A jego przeciwnikiem w dolnym lewym rogu, w kolorze czerwonym, zawodnik drużyny Expert. Expert do cheezowania z ostatniej mapy. Jest to oczywiście... Bian, zwycięzca ostatniego sezonu GSLA. No proszę, no i... Gierka naprawdę emocjonująca. Tutaj myślę, że dużo ludzi, którzy nie lubią TVT, powinni właśnie coś takiego oglądać, bo świetnie to wygląda. W każdym razie Galactic Process właśnie będzie mapą numer 3. Od razu mamy, właśnie bardzo ważna sprawa, od razu mamy po dwie rafinerie, także widać, że zawodnicy nie będą może chcieli tutaj za bardzo jakiegoś command centra postawić, tylko od razu lecimy w fabrykę Starport i... No i zaraz zobaczymy, na co te ogromne ilości gazu będą zawodnicy chcieli wydawać, prawda? Jakiś Cloak, prawda? Cyklon Liberator. Stać nas, kto bogatemu zabroni. Ale, no ale zaraz się tego dowiemy. Jak na razie fabryka. No i czekamy tak naprawdę na ten rozwój sytuacji.
No cóż, na tej mapie myślę, że też jak najbardziej możemy spróbować takich reaperów, szybkich proxy, ale jednak nie sądzę, żeby którykolwiek z nich się pokusił o takie zagranie. No TY tutaj wszystko jest na szali bardzo mocno. No co prawda, może Bian by się pokusił jakąś szybką ekspansję, ale jednak na tej mapie chyba te proxy, reapery i też takie szybkie zagrywki z tymi jednostkami są dość popularne. No i to jest dobra mapa po prostu takich rzeczy, zwłaszcza na zergów. I wiadomo, jak gra Uthermal na zerga, to zawsze próbuje tych reaperów i... Tego wszyscy oczekują, ale bardzo przytomny też zwiad TY'a, który zerknął tam bardziej na lewą stronę, znaczy tak powiedzmy godzinę 12 swoim reaperem, żeby zobaczyć, czy właśnie nie ma jakiegoś reapera. Też bardzo ostrożnie Bian oczywiście sprawdza, czy coś tutaj... Aha, przepraszam, czy nie została zagrana szybka ekspansja, no bo to też jest ważna informacja. No i już widać przynajmniej jakieś pierwsze tutaj rozgałęzienie, jeżeli chodzi o build order. Bian będzie ekspować, natomiast TY stawia na agresję, na presję, jest starport. No i może wykona szybki atak z czołgiem, który nam pokazywał Bian do tej pory dość często. Albo jakiś Cloak Banshee oczywiście, bo tutaj no, skoro jest Techlab, skoro jest Starport, to jak najbardziej też to można zrobić. Tak, przykładowo właśnie, przykładowo. Chociaż zaraz zobaczymy, ponieważ no tak jak mówisz, jak na razie mamy takie... O właśnie, mamy Cloak Banshee, TY będzie właśnie tą decyzję, czy tą decyzję podjął, że się tak wyrażę. Zastanawiam się właśnie, bo Bian wyjeżdża, ale tak z taką pewną nieśmiałością, nie? Tak jakby nie do końca, Okej, okay, o dobra, nie zostanie złapany. W sumie tutaj tak naprawdę to jest dosyć duże, bo TY mógł stracić naprawdę, wiesz, mógł stracić tą pozycję dosyć dobrą na mapie. Chociaż chwileczkę, w momencie właśnie tam nie ma Reaperów, więc to są trzy heliony. Może być nieciekawie, chociaż no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby w taki sposób wjeżdżać tutaj. Okej, granat całkiem fajnie odpali, więc w sumie tutaj jeszcze Bian posiada swoje jednostki, traci... Zabija dwa heliony, nie tracąc żadnej jednostki jak na razie. To jest naprawdę ogromne. Do tego jeszcze zabiera się za jednostki zbierające. Tutaj jakoś się Bian chyba obroni, takie mam wrażenie. Jest już także Banshee. Padło 5 SCV, już w tym momencie 6, 7, przepraszam ojej. Bardzo. Ojej. I jeszcze Heliona dobije. Oj, taka niepozorna sprawa, a bardzo dużo teraz ugrał Bian. On ma teraz cały dystans, jaka ta Banshee musi przebyć przez mapę, na to, żeby zareagować na te Banshee. No i oczywiście turety już są w drodze, więc ja naprawdę teraz Bian elegancko to wszystko wykonał. Najlepiej jak się dało i chyba już tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia. Na pewno się też cieszy z całej sytuacji, bo on wie, że posiada przewagę. O, ulepszenie do cyklona, to jest, no... Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co się dzieje, ale ulepsza cyklony TY, nie robiąc jeszcze ekspansji. Za chwilę się ona powinna pojawić, ale no nietypowo TY. Ciekawe, po co w zasadzie robi to ulepszenie do cyklony. Znaczy, wiadomo, że więcej obrażeń zadają cyklony, ale czy, nie wiem, się spodziewa samemu jakiś Banshee ze strony przeciwnika albo jakiegoś nalotu szybkiego? Ciekawe w sumie, co to ma być. Albo tak. Mecha gra. O, może to teraz ten mech będzie. No właśnie, nie? Okej, okay. Bian Banshee na Cloakus taki późny jest, może być zaskakujące, ale z drugiej strony to też może być strata zasobów, także zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Z drugiej strony TY, no niby został troszeczkę poobijany i zobacz, że ma bardzo mało workerów, ale on nie buduje żadnej bazy, on nie robi absolutnie nic, także... Także może być bardzo nieciekawie. Ale wiesz, Bian 26 limitu na 29. Banshee także będzie miał, więc powiedzmy jakieś tam obrażenia jest w stanie może zadać. No wiesz, Bian jest o krok od półfinału, także to musi być perfekcyjny atak ze strony TY. On po prostu musi tutaj zagrać perfekcyjnie. Ma Banshee, ma cyklona, no nie powiedziałbym do końca, żeby to była jakaś takie, żeby to jakiś Dream Team był. Cofa swoje cyklony i wszystko do bazy, ale zostawia SCV, także nie do końca bym powiedział, że to był dobry pomysł, żeby tak te SCV zostawiać tutaj na pastwę losu, ale według mnie Bian może się obronić. Bian podjął idealną decyzję, żeby się wycofać teraz ze swojej bazy, no i jeszcze ten kontratak, ten idealny kontratak z Cloak Banshee. No tutaj teraz dość mocno zgliszcza. Oj, potraci swoje cyklony chyba. A Bian... Tak, a Siege Tanka, to jest też bardzo ważne, dokładnie tak, wpada Banshee i GG. O, okej, okay. GG! Wpadła Banshee. Do linii minerałów i to jest tyle i Bian jest w półfinale. No genialnie to wyszło tak naprawdę w mojej opinii, no bo po prostu tak jak powiedziałeś, no genialna decyzja, żeby wycofać się do maina, żeby tam się bronić i najważniejsze było to tak naprawdę, żeby Bian nie stracił, ale się cieszy, żeby Bian nie stracił swoich SCV zbyt dużej ilości. Jest. Tak, dopóki ich nie stracił, to było okej. Okay. No i druga sprawa to że wysłał swoją Banshee. No tego się zupełnie nie spodziewał TY, nie? Że tam będzie Banshee z Cloakiem. No ja tak jak mówię, to potrafi być zaskakujące, tutaj było wręcz tym, co wygrało grę. No i 3-1 i Bian w półfinale.
Tak jest. Późne Cogbanshee, tak jak mówisz, ale to zawsze może zaskoczyć, zwłaszcza, że TY samemu stawia wszystko na Olina, więc zwłaszcza w takiej początkowej fazie gry może nie spodziewał się, że mu się tutaj odwinie Bian. No i cóż, gratulacje dla niego. Zwycięzca GSL-a awansuje do półfinału. No i będzie chronił honoru Korei. Boże, jak się trzęsie całe, mam wrażenie. No ale dokonał tego, czego na pewno bardzo mocno chciał. Zobaczymy, czy mierzy się, z kim się zmierzy w kolejnej fazie turnieju, no ale na pewno jeszcze wywiad, no i spytanie tutaj o opinię na temat tego pojedynku. No TY troszeczkę właśnie stracił chyba takiej przebiegłości w tym pojedynku, no bo jednak to Bian próbował jakiś, czy to wylatów wikingami, czy to tych proxy reaperów. Wydaje mi się, że Bian miał jakieś takie bardziej przygotowane zagrywki, natomiast TY chciał grać swoją grę, która no jednak ostatecznie została nieco ukarana. Mm-hmm. Tak, tak, ale rozgrywka fantastyczna, naprawdę bardzo dobrze się bawiłem przy tym TVT. Zawodnicy grali świetnie. Te pierwsze dwie gry zwłaszcza były według mnie fantastyczne, tak. Takie naprawdę bardzo aktywne, agresywne makro, gdzie cały czas miała miejsce akcja, że tam nie było siedzenia i zbierania do limitu, prawda, jakiegoś powolnego przestawiania siege tanków, wprost przeciwnie. Gracze wykorzystywali naprawdę bardzo dużo sytuacji i oglądało się to z prawdziwą przyjemnością, także no naprawdę świetne TVT, muszę przyznać. W każdym razie tutaj chwilowa przerwa, będziemy mieli za chwileczkę wywiad, moi drodzy, także proszę się przygotować. Jan za chwilę powie, jak to jest miazgować. Jak to jest być mistrzem? To jest. DSL-a, no i może blisko na. Nie wiem, czy jakikolwiek. Nie, Teran jeszcze do tej pory blisko na nie wygrał w StarCraftie 2, z tego co pamiętam. Chyba, że jakieś poprzednie tam to w StarCraftie 1. Natomiast no, do tej pory SOS oraz Live głównie wygrywali bliskon. No i trzeba będzie tutaj ukoronować niebawem kolejnego mistrza. Już jutro się dowiemy, kto to będzie. Czy to Polak, czy też Koreańczyk, bo już tylko Polska kontra Korea na bliskonie, ludzie. Tylko Polska tak kontra jest. Korea. Piękna Polska sprawa. Ostatnia nadzieja biały. O. Już oficjalnie. No i wywiad. So many fans that are so happy to see you move forward. As soon as you won, there was clearly a lot of emotion written on your face. Please tell us what is going on in your head. 일단 이 패배 팬들도 엄청 많이 와 있고 그다음에 이기는 순간에 되게 감정이 많이 있어 보였는데 정확히 뭘 느꼈는지 얘기해 주세요. 일단 오늘 전태양 선수랑 해서 이기면 제가 올해 최고의 테란이 되는 거였거든요. 그래서 되게 걸린 게 많았는데 근데 내일도 경기가 있잖아요. 4강 이기고 나서 별로 안 좋을 줄 알았어요. 내일도 경기가 있기 때문에 좋아하면 안 된다고 생각했는데 그러니까 이기니까 이게 아니 이렇게 참을 수가 없는 거예요. 벅차오는 걸 참을 수가 없어가지고 되게 좋아한 것 같아요. So he says, I knew that if I won here, I would be called the best Terran of 2016. So I felt that there was a lot on the line. And that's why I was so happy when I won against TY. But I knew that there was still the semifinals and the grand finals tomorrow. So I told myself, don't be too happy. Try not to be too happy. But I couldn't hold it in. I was just so ecstatic to win this match. And that's what you guys were able to see. Now, when it came to this series with TY, TY is obviously a player that's been known for great TVT. Did that make you nervous headed into the match, or were you confident in your own great TVT abilities? 일단 그 전태양 선수도 태태전으로 잘하는 걸로 알고 있는데 그것 때문에 긴장을 조금 하셨나요? 아니면 자신도 이제 태태전 잘하니까 할 수 있다. 저도 태태전 자신 없는 편은 아니거든요. 근데 전태양 선수가 그러니까 3전제 이상에서 25승 0패 무패더라고요. 그래서 전 진짜 자신감이 있었는데 태태전에 그 전적 듣고 좀 자신감이 없어졌어요. So he says, to be honest, when it comes to TVT, it's not that I'm not confident, but I found out that TY was on this crazy win streak when it came to Best of X series. He was on like a 27-game win streak. So once I found that out, I was so shocked. And because of that, that did affect my confidence a little bit. But of course, it seemed that it wasn't too much confidence because you are moving forward to the semifinals where you will be playing either Stats or Zest. So when it comes to those two players, how are you feeling about that particular matchup? 일단 이제 다음 4강에서는 이제 김대엽 선수나 아니면 주성호 선수를 만나게 되는데 그 선수로 대해서 얘기해 주세요. 일단 두 선수 다 얼마 전에 제가 이겨본 선수고 그리고 8강에서 최고 수준의 테란을 이겼으니 4강에서도 최고 수준의 포르투스를 이기고 반대쪽은 이미 저그가 확정이잖아요, 결승이.
그래서 결승에서는 최고 수준의 저그 상대로 꼭 우승하고 싶네요. So he says, right now I feel that I've beaten the best Terran player in the round of eight, so I've proven that. In the round of four, no matter who I play, I feel that I'll show that I can beat the best Protoss player. And because we do have a guaranteed Zerg in the finals, I'll show you guys in the grand finals that I can also beat the best Zerg player here at the WCS Global Finals. So congratulations again, Byun. You are moving on to the semifinals, and we'll find out who awaits him there. Dziękuję bardzo, Smix. Mogliście troszeczkę usłyszeć od samego Byuna, co ma do... A jak jeszcze podskakuje tam z tyłu? Nie wiem, czy widzieliście, taki najlepszy Terran 2016 roku. Z tego się najbardziej cieszył przed chwileczką Byun. Osiągnął to. Gratulacje oczywiście dla niego. Z tego, co widzę, w budce jest już stac. Natomiast ja chciałem jeszcze bardzo mocno podziękować Dustek za 2 miesiące suba oraz Szymbro za donate'a. Mówiłem Indy, że wpłacę, jak zmienisz pasek. Jakby ktoś nie wiedział, czemu zmieniłem pasek, to Szymbro chciał i... No i okej. Okay. Dziękuję bardzo ci, Szymbro. My oczywiście przechodzimy już do rozmowy z Zedem. Spodziewał. Witam, halo Warszawa. Halo Gdynia, witamy. Jeden Terran, jeden Protoss i 2 Zergów, jednak balans. Dokładnie. Jednak balans, kto by się tego spodziewał, co nie? Specjalnie tak ustawili drabinkę, nie oszukujmy się. Tak jest, specjalnie. Zamknąć usta hejterom. Dokładnie, ale bardzo fajne TVT, naprawdę mi się podobało. Położenie jednostek, wiesz, tak naprawdę o co chodzi w TVT, wiesz, kompozycja jest bardzo ważna, ustawienie tak naprawdę siege tanków, wiesz, to ustawienie jednostek tak naprawdę, pozycjonowanie tego wszystkiego jest ultra ważne, jeśli chodzi o TVT, prawda? Podejmowanie decyzji tutaj, wiesz, oczywiście mediwaki pozwalają na wycofanie się, no może troszeczkę łatwiej, ale to też nie jest taki hop-siup, jeśli chodzi o walkę właśnie Terran kontra Terran. Ładowanie się na jakieś takie umocnione pozycje, prawda, właśnie tutaj jakieś strzelanie gdzieś tam z boku, gdzieś tam ostrzeliwanie bazy przeciwnika, takie desanty właśnie tego typu, gdzie niszczysz 10 SCV za darmo. To są ważne rzeczy, prawda. Sam początek tak naprawdę gry to też jest ważna rzecz, bo zauważmy, że jeśli chodzi o Heart of the Swarm, nie wiem, czy się zgodzisz, w Heart of the Swarm widzieliśmy takie bardzo szybkie TVT, które się później przeradzało w taką, można powiedzieć, kamperską wojnę, co nie? No troszeczkę. Chociaż nie tak jak Wings of Liberty, ale te otwarcia były mocne, szybkie, wiesz, tam naprawdę Banshee leciały z jednego miejsca w drugie i sam początek gry był bardzo aktywny. Mam wrażenie, że w Legacy of the Void troszeczkę ta emfaza na akcję została przesunięta z early game'u na mid game. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No tak, no ale też są te elementy oczywiście z chronionami, reaperami, ale to chyba jest lepsza sprawa, no bo Heart of the Swarm faktycznie praktycznie każdy stronił od jakichś szybszych ekspansji, tutaj jak najbardziej da się je grać, no ale to jest też do skontrowania właśnie takimi proxy reaperami, jakie widzieliśmy na Apotheosis na trzeciej mapie, którą teraz zresztą widać. I fajnie, no bo cały matchup się wydaje taki dość kompletny, nie jest tak, że zawsze wygrywa ten, który otwiera w określony sposób, czy też ma po prostu przewagę. No troszeczkę teraz PvP tak jest, ale też w sumie może i nie do końca, że ten, który nie robi 2 gateway'ów, jest trochę do tyłu, jeżeli dostanie jakąś presję. Także ja myślę, że TVT naprawdę teraz jest dość takim kompletnym i świetnym do oglądania matchupem. No zwłaszcza jeżeli mamy takich graczy jak TY oraz Byun, 2 najlepszych Terran w tym roku, którzy no po prostu świetnie zagrali te 2 pierwsze mapy. Potem już troszeczkę było takich serów i tym podobnych, ale naprawdę pokazali show i pokazali, na co ich stać w takiej dłuższej grze. Dlatego też Byun taki ucieszony, zadowolony, że wygrał, że podołał i to on jest tym